Ja myslím, že za Šipko ocenia to spotkanie. Myslím, že napevno v týbrdu to tréner v odprave nám povie. Ale no, tak, jaký to mal vývoj. Škoda remízu, ale myslím, že by to dalo mi aj z punktu. Chociaž celý čas chceme vyhrývať, chceme ísť do všodu. No, myslím, že dneska nebyli sme slabšou družinou i mohli sme v koncu vyhrať. Ja som vďačný trénerovi, že mi dal šanc i mám nádej, že je zadovolený, že budete to oceniať, že udaný. Závodníkov, ktorý odešli, vyglądalo najlepiej, jak to z perspektywy boiska? Ja nie wiem, ja może nie powiem tak, że nie wyglądało najlepiej, gdyż no wiadomo, jesteśmy osłabieni, bo odeszło dużo kluczowych zawodników. Na tyle, na ile byliśmy, było nas stać dzisiaj zostawić zdrowia dużo na boisku, walczyć i przegrywaliśmy 1-0, udało nam się odrobić w ciągu 5 minut, więc na pewno musimy cieszyć się z tego punktu, bo będzie na pewno ważne dla nas. Na szczęście na Arty są tacy przebojowi młodzi zawodnicy jak Przybecki. No zgadza się, Miły ma niezły glas i dzisiaj to wykorzystał. Cieszymy się z tego, że udało mu się bramkę wyrównującą strzelić. Szkoda, że się nie udało strzelić tej zwycięskiej, ale na pewno musimy ten mecz na plus zaliczyć.